Dzisiaj zagramy utwór zespołu Universe pod tytułem W perły zmienić deszcz. Zaczynamy. Intro. To była jedna linijka intra. Mamy tutaj do czynienia z akordem C-dur i bicie jest takie. Czyli uderzam w dół, potem robię dead note'a, czyli martwy dźwięk w dół, czyli przejeżdżam kostką po strunach, ale w tym samym czasie przejeżdżam rączką i mój dźwięk wygląda tak. Czyli. I teraz dwa razy zacinam do góry. I teraz znowu dead note i znowu zacinam do góry, czyli i znowu. I teraz uderzenie w dół i dwie szybsze nuty, czyli. I teraz amol, to samo. I teraz emol. I od nowa. Ok, czyli takie dwie linijki to jest nasze intro. I teraz wchodzi zwrotka. Zwrotki są trzy i za każdym razem będzie się zmieniała tonacja w każdej zwrotce oraz delikatnie musimy zmienić dynamikę naszych zwrotek. Czyli zaczniemy od grania bardzo delikatnego, a z każdą kolejną zwrotką będziemy nieco zmieniać napięcie naszego utworu. Proponuję zacząć pierwszą zwrotkę techniką palm mutingu. Technika palm mutingu, jak pewnie dobrze wiecie, polega na tym, że kładziemy rączkę tutaj na połączeniu mostka ze struną i nasz dźwięk nie jest taki, tylko jest coś w tym stylu. I pierwsza zwrotka leci w taki sposób. C-dur, e-mol, potem znowu C-dur. Znowu e-mol, teraz f-dur, d-mol i g-dur, już można trochę mocniej i w drugiej linijce pierwszej zwrotki co któryś palm muting odpuszczamy, czyli po prostu podnoszę prawą rękę. Na G-durze. I teraz tak, jeszcze wyjaśnienie. Bo C-dur, kiedy będziemy grali z palm mutingiem, to omijajmy najgrubszą strunę, czyli struny E nie grajmy. Strunę potem akord E gramy od najgrubszej, potem znowu C-dur od drugiej. I tak grajmy 2, 3, 4 struny, jak nam się uderzy. W F-durze znowu od najgrubszej. W demolu najlepiej by było od struny D, ale jak od struny A będziemy grać, to też się niczego nie stanie. I potem G-dur także od najgrubszej struny. I wchodzimy na pierwszy refren. Refreny również będą zmieniały tonację w toku utworu. I pierwszy refren. To jest dokładnie taki sam, jak intro, które graliśmy. Czyli C-dur, A-mol, E-mol, G-dur i jeszcze raz. Teraz z ostatnim razem w refrenie możemy sobie tego G-dura tak wypuścić. Bo teraz będzie zmiana tonacji i w drugiej zwrotce zagramy trochę mocniej. A akordy mamy następujące. D-dur. Fizmo. Znowu D-dur. Znowu fizmo. G-dur. E-mol i A-dur. Taka jest druga zwrotka. I teraz drugi refren. Czyli
C-dur, bicie to samo co w pierwszym refrenie. Ha-mol, fizmol, A-dur. Za ostatnim razem znowu wypuszczamy. I trzecia zwrotka. E-dur, gis-mol, znowu. A-dur. Fizmol. I ha-dur. I refren. E-dur. Cismol. Gismol. Ha-dur. I znowu. Dziękuję bardzo.